Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z BeamNG Drive. Moi drodzy, w końcu mogę brać ciężkie ładunki, a właściwie taki 252 kg, proszę bardzo, za $790. Mamy załadowany samochód, tutaj na przyczepkę i zobaczcie, jeden ten zbiornik z tyłu mam pusty. I udało mi się go zapełnić, znaczy jeden zbiornik udało mi się zapełnić w całości, ale jeszcze przyczepka, no, ma tam miejscówkę, więc tak myślę, że za jeden taki transport możemy zgarnąć kupę siana. No i klasycznie jedziemy sobie zrobić tą dostawę, ale też zrobimy sobie dzisiaj wyzwanie. Zaraz się zastanowię, co dokładnie. I furka daje radę sobie zajebiście z tą przyczepką, trzeba przyznać. Naprawdę nie mam na co narzekać. Cieszę się, że udało się tą przyczepkę kupić, bo nie było to takie oczywiste i proste. Trzeba było pojechać do konkretnego miejsca, do konkretnego sklepu, żeby sobie takie coś załatwić. Nie wiem, czy będę chciał tuningować ten mój pojazd, bo nie ma potrzeby na razie. Radzi sobie całkiem dobrze, jest stabilny, wszystko gra. Proszę bardzo, czwóreczka, tutaj mnie kowet. Chce ze mną się ścigać chyba? Właśnie, możemy sobie dzisiaj zrobić też jakieś wyzwania ze ściganiem się, zobaczymy. Ale póki co trzeba sobie tą dostawę zrobić i zarobić kupę siana, kurczę. Jak tak ładnie będzie szło z tymi dostawami, że będziemy sobie robić jak po tysiaka dostawę, to może się okazać, że niedługo będzie mnie stać na furę za 60 tysięcy jakąś dostawczą albo jakąś ciężarówkę. Tylko właśnie, tutaj zauważyłem, że nie mamy tych dostaw jeszcze chyba wszystkich odblokowanych i jakoś muszę levelować czy coś robić, nie mam pojęcia jak to tutaj działa. Tak czy inaczej, wygląda na to, że mój samochód już chyba więcej jak 90 nie chce jechać. Za duży ciężar zdaje się ma teraz. Tak to wygląda. Tak na czwórce, 3000 niecałe obrotów, o dwójka, dwa, zobacz. Już więcej no nie chcę ciągnąć, chłop. Może faktycznie by trzeba było go coś tam podkręcić. No, jest mu ciężko, może ja mam ręczny zaciągnięty, nie wiem, ale to mam takie wrażenie. Okej, okay, i teraz tak, tutaj mamy jeden punkt do zaliczenia do dostawy. Także nie musimy jechać, czekaj, bo to będzie gdzieś tutaj, nie? A widzisz, jest tutaj. Tak jak początkowo sobie myślałem. O, a w ogóle tu jest jakiś sklep, może zobaczymy co tu mają. Service Entens. No dobra, to zaciągnijmy, nawet nie będę gasił furki. Chodźmy sobie ogarnąć, o co tu biega. Są, o, bo to jakieś furki są, tak? Zbiór kolejnych używanych autek i w bardzo fajnych cenach. Fajnie by było mieć taką furgonetkę, nie? No mam nadzieję właśnie, że do niej dałoby się zapakować dużo, a nie ciągle tylko te wielkie boksy XXL. Chyba warto bardziej zbierać na tą ciężarówkę, co? Skoro mamy już przyczepkę. I taki o zestawik. Może, wiecie co by można było tutaj wrąbać do tego auta? Zobaczmy co on ma pod maską w ogóle. Można byłoby tu wrąbać jakąś turbosprężarkę, nie? Bo on ma tu wolnosący silnik. Nie ma żadnego doładowania chyba. Jest tu filtr powietrza, ale no tak o, powiem ci, bez strzału, bez strzału. Tak, dzisiaj musimy zrobić koniecznie ten tuning, delikatny, jedną sprężareczkę sobie wrzucimy i nawet myślę, że nie będziemy hamulców wymieniać, ani nic takiego robić. Tu nie mamy żadnej turbosprężarki, a samochód naprawdę fajnie sobie radzi już teraz. Opóźniony jest, aha, bo tutaj mamy Rich Motor Company, 40 sekund? No way, to jest ten najdroższy transport. Ja nie wiedziałem, że to jest na czas, znaczy nie spojrzałem. O, niedobrze, czekaj, czekaj, czekaj. Tutaj dawaj szybko, no nie, no. Ciekawe, czy dostanę jakąś karę za spóźnioną dostawę. Oni, to jest ten taki dealer z drogimi samochodami, wiesz, takimi ekskluzywnymi. On jest na drugim końcu miasta. No late, tak, ja jestem spóźniony teraz. O kurde. Dobra, jedziemy od razu do nich, bo to jest priorytet jak dla mnie, żeby jak największe hajsy z tego ściągnąć. Tam chyba było 790, chyba za opóźnienie dostanę mniej, nie? Ale zobacz, tutaj mamy sporo podjazdów, bo jesteśmy w San Francisco. I już redukcja na dwójkę. Uuuu,
Ciężko. No ledwo co ta furka tutaj daje radę. Ulepszymy ją dzisiaj na pewno. I myślę, że będzie lepiej. I tak na nic innego mnie nie stać. Więc... będzie redukcja na jedynkę. Jeszcze może da radę. Dobra, mamy to. Ledwo się wdrapał. No i teraz trzeba uważać. Zobaczymy, jak przy okazji sobie poradzi z... zjazdem tutaj, bo też jest grubo, jak widać. Chodzi mi o hamulce, nie? Czy nie są za słabe do takich przeciążeń. Ale nie, ładnie redukuje prędkość. Wszystko jest raczej w porządku, więc nie powinniśmy się tym przejmować. Normalnie na dwójce sobie zjeżdżamy, to przy okazji hamujemy jeszcze silnikiem. Ciekawy jestem, czy zużywają się tutaj hamulce właśnie. Dobra, dojechałem już do tego miejsca. Ciekawe, ile dostanę kary za dostawę. Było 790 za dostarczenie na czas. O ty, dostaliśmy 236 dolarów za dwie skrzynie. Ale lipa. A inspekt cargo, pokaż mi, co oni tutaj mają. No tu mają coś za 100 dolców. A to nie fajnie. Tyle hajsu straciłem. Trzeba było sprawdzić, czy to jest na czas. Nie wiedziałem, że tu są czasowe rzeczy, bo do tej pory wszystkie robię, wiesz, takie tanioszki. Dobra. Jedziemy tam do tego miejsca. No i wracam sobie na chatę. No i może zainstalujemy tą turbinkę, co? No i przypominam, mamy tutaj napęd na wszystkie koła. Więc do dostaw jest naprawdę świetnie. W każdych warunkach. Okej, i też możemy sobie zobaczyć, czy nie mają czegoś specjalnego dla ludzka. A nie, mają same dziadostwo, nie biorę nic. No i dobra. I teraz tutaj. I cyk. A ci mają coś fajnego? O, ci już mają coś fajnego? I idealnie. Idealnie. Akurat pod moją chatę. Dobra, patrzę tam w lusterkę na tą moją przyczepkę. Okej, gra gitara. Jedziemy. O! Tu jakie fury podjeżdżają. Mi nie stać na takie rzeczy. O, co tam się stało? No nie. Dobra, co? Zgasł mi? O kurde. O kurde. Mam nadzieję, że się nie złączyliśmy jak psy dupami. Nie, chyba jest dobrze. Dobra, uciekajmy stąd. Zróbmy jeszcze jedną dostawę, chyba gdzieś tu na mieście mamy, tak? Ale ciężko, tutaj jedziemy tym odcinkiem autostradowym. I już naprawdę chłop ledwo co daje sobie radę. Co, będę musiał redukować na dwójkę? No nie, no chyba nie. Nie, no będę musiał redukować na dwójkę, bo tu jest zjazd już. Ty, ściga się ten gościu koło mnie, what the hell? Jakiś road rage tam był, w lusterku widziałem. Pierniczej. Nie dał się wyprzedzić. Co za dziad. Rozwaliłem mu tam coś chyba. A jak moje autko się czuje? No nie tak źle w sumie. Nie wygląda najgorzej. Więc raczej powinno być wszystko w porządku. Okej, jesteśmy na miejscu już prawie. No, dużo kasy zainkasuję w testy dostaw. Mam nadzieję, że nie wydam wszystkiego na ulepszenie auta. No to będzie trochę taka sztuka dla sztuki wtedy. I proszę bardzo. Dobra, mamy to. Najpierw towar. Cyk. Zajebiście. Dostarczone i 512 dolarów. Okej, odłączamy przyczepkę. Ej no, odłączyła się, tak? Odłączyła się. Okej, ją tu na razie zostawimy, bo nie wiem, co się stanie z nią, jak będę miał ją podczepioną i samochód zaczniemy tuningować. Ale poradzimy sobie. Okej, wyłączmy furkę, parkowanie. Ej, turbosprężarka taka droga? Mamy Sport Intake i Stage 1 kosztuje 4000. Za dużo trochę, jak na mój budżet. 2000? Piernicze! O, inaczej brzmi.
Nie mogę gazu dodać. Ale 1000 zł kosztuje to. Dobra, jeszcze mam taki pomysł, żeby sobie kupić to, czyli Final Drive Ratio. Im większy jest ten numer tutaj, tym będziemy mieli lepszy, jak to się mówi, lepszy moment obrotowy na kołach i musimy tutaj i z tyłu i z przodu wymienić na dokładnie taki sam, żeby to nie było problemów. A, jeszcze sprawdźmy, jak to wygląda pod maską teraz. Ej, otwórzmy sobie tu drzwi. Ej, kurde, samochód, stój, że... Ej, bieg się chyba włączył. Stój! O, shit! Nie, moja fura! Cholera, tak, bieg się wrzucił, ale dlaczego zawsze ta dwójka się wrzuca? Chciałem maskę otworzyć. Nie mogę w samochodu wysiadać jak ten. Dobra, otwieramy maskę, wysiadamy. I chodźmy zobaczyć, jak wygląda nowy dolot, który zainstalowaliśmy. Są jakieś widoczne zmiany? Nie, no jest dokładnie tak samo jak było. Ale no coś tam wymienione jest, nie ma filtra, filtra stożkowego. Dobra, nieważne. I teraz tak, włączamy światła. No powinien mieć znacznie więcej, że tak powiem, powera teraz. Bo nie takiego powera w koniach mechanicznych, tylko takiego powera innego. O! Ty, a co z moimi drzwiami jest? Kto mi drzwi przemalował? Ej, ubezpieczalnia mi dała nowe drzwi, ale nie przemalowali mi na kolor samochodu. Co za dziady? Patrz! Za 68 groszy dostawa. Ale patrz jak blisko, 69 metrów. Ale głupia dostawa. Samochód powinien być ogólnie wolniejszy, ale wiesz, niższą prędkość maksymalną powinien mieć, ale powinien do tej prędkości maksymalnej swojej rozpędzać się dużo sprawniej. No i raczej na pewno. Ciekawe, czy odczuje jakąś taką różnicę. Zobaczmy. Wtedy tak, no właśnie, z przyczepką będziemy musieli się jeszcze załadować tak 200 kilo i wtedy przetestować. Teraz na pewno zyskał trochę, ale to jeszcze nie jest turbosprężarka. Czemu to takie drogie jest, kurwa? Muszę porobić tu naprawdę sporo dostaw, albo zacznę bawić się w te wyzwania i robić je na, wiesz, na maksa. I wtedy może coś z tego będzie. A tak widzę, że jest jakieś takie sztywne ograniczenie do 90 km na godzinę jakby. Czekaj, ja dobrze jadę w ogóle? Chyba tak. Ja z wami się żegnam. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć.